Siema, siema. Zajechaliśmy już nad wodę. Jesteśmy koło Elbląga na łowisku Goplanica. Teraz wam pokażę, jak woda wygląda. Jesteśmy tu pierwszy raz. Ja z Konradem. Hello. Hi. No. Także wiecie, jak jesteśmy pierwszy raz, to mamy wyobraźnia działa. Miejsce naprawdę jest. No wygląda jak tutaj wjeżdżaliśmy, szkoda, że nie nagrałem właśnie jak tu wjeżdżaliśmy, może później się przejdziemy na spacer czy coś, to coś się nagra, bo jest wjazd, jest no jedziemy, wjechaliśmy przez lasy, takimi naprawdę leśną drogą, dosyć daleko. No i w środku lasu mamy taki zbiorniczek, jaki zaraz zobaczycie. Jest naprawdę fajnie, no mi się podoba osobiście. Cisza, spokój, nie wiem jak tutaj w sezonie wygląda z wędkarzami. No ale tu też stanowisk dużo nie ma. Ile tu jest stanowisk? 7, tak? 7 chyba. My mamy jedynkę i dwójkę. Nawet do końca nie jestem pewien jeszcze, bo na mapce są zaznaczone co prawda stanowiska, ale dokąd możemy wozić, to nie wiemy jeszcze. Przyjedzie tutaj do nas właściciel, to się na pewno dowiemy czegoś więcej. No i co? I teraz zobaczcie, pokażę wam wodę jak wygląda. A jest naprawdę mega, moim zdaniem. W środku lasu. Na pewno tutaj zwierzęta przychodzą. Bo tutaj nie ma jakichś domów gdzieś dookoła, blisko. No nic tu nie ma. Po prostu jest cisza i spokój. Jest mega fajnie, patrzcie jak to wygląda. Tędy wjeżdżaliśmy. Gdzie Konrad jest na tym wale, tam jest taki pod górkę był wjazd. No i co, tam jest, gdzie jest ta tablica taka, to jest jedynka. My jesteśmy tu teraz na dwójce, nie? Tak, a my tutaj jesteśmy na dwójeczce. Zobaczcie jak tutaj jest, płyty ładnie, równo. Tam macie jeszcze następne stanowisko, nie wiem jaki to jest numer. No i tu jest nasze łowisko, to jest tak tutaj to i tutaj już myślę, że do tego drzewa zatopionego, nie tego w zatoczce, tylko tego co wystaje z wody, to będzie chyba koniec naszego stanowiska, no bo tamte stanowisko już jest tam. Chyba, że w ogóle nie można na długą stronę tu wozić, ale chyba no nie, raczej nie sądzę, bo... Dzwonił przed chwilą, mówił, że wieczorem do nas. Wieczorem? No dobra, no to zobaczymy, byle żebyśmy... Nie wywieźli wędek gdzieś, a spytałeś się go chociaż coś? Ale to raczej tu i tak nie siądzie nikt po prawej. Mi się wydaje, że tam też nikt nie siądzie na wprost. Mi się wydaje, że z tej prawej to można spokojnie wpaść. Zobaczcie tu. Ale lewa strona, tu jest fajnie. Jak to wygląda? Tu dwa są krzyżle, nie? Tu jeden strony. Na prawo, jeszcze jeden na lewo. Tak to wygląda. Pani Angela napisała, że przyjechał dron część. Aha, tak? No i co wam powiem jeszcze, to generalnie ciśnienie wpada poniżej 1000 będzie, także nie wiem jak tutaj, jak patrzyłem to tam gdzieś w okolicach piątek, sobota to ma się coś zmienić. A no i mamy 19, dzisiaj jest 19, nie? 19 października i jesteśmy do 25. Dzisiaj jest wtorek, a my jesteśmy do niedzieli. Czyli mamy 5 dób tutaj. Jeszcze raz taki długi wyjazd. No. A jeszcze miałeś Hermanowo, miałeś długi. No. Ja miałem tam, no bo wakacyjne te, nie? Krążno, Hermanowo, to miałem taki i teraz ten, nie? No. Nie, i Unichowo miałem też. 5 dni sami. Unikowo miałem 7. 5 dni sami. Dobra, nie słuchajcie go, nie. Bo chłopak już nie wie co się dzieje. No, także widzimy się później. Zobaczymy, pokażę wam jakie tutaj są głębokości, co tutaj się dzieje. Jak będziemy wywozić wędki, nie? To na razie, trzymajcie się. Uważaj, bo on idzie w te drzewo, nie? No, to ja mam. On siedzi gdzieś, ktoś jest. Konrad ma rybkę. Mówił, że leszcz. No to nie leszcz. Nie, on tam wszedł w tą trawę zaparkował. Teraz idzie znowu lajtowy. Ja widzisz.
No ale dziwnie, gdzie by się tam. Ale jest rybka. Konrad ma teraz. Jest elegancko. Co tu będzie, Konradino? Wiśniówka działa. Och, no właśnie mi się odbiło. No. No weź przełóż pod tą wędką. Jeszcze nie, bo może go stąd podbiorę. Całka wychodzi. Patrz, to mi super jak. Ale się fajnie holuje ten kołowrotki. Zero szurania już. Nowe kołowrotki Konrad ma. Oku ma 8K. Tak, 4HD. 4 HDMI. Jedno wejście USB. A. No to mały jest. No mały, nie mały, jest sztuka. Jest! Pięknie! A wiesz co to za kulka? Jaka? Tam jest ten popek, tam jest ten rak. Rak z monster crabem, popek. Ale ten... No to mały. No nie taki mały. No co? Nie jest taki mały, kurwa. Co, dać ci podbierak, czy... Nie wiem jak to go przejść. Nie, no weź przełóż pod tą wędką i weź go tutaj na ten, na tą stronę. Pełno łuski, ładne. Ej, ładny. Nie jest taki. Nie jest taki mały. Pełno łuski są krasiwe. No i się rozpadało. Liść mu się przykleił od dołu. O, spadł, dobra. Ale jest, piękna rybka, gratulacje Kondziu. Jest, jest, ładnie. No pierwsza rybka, pierwsza noc się jeszcze nawet dobrze nie zaczęła. Robisz mi zdjęcia? Patrz, no miałem rację. 8 kilo. No nic. No to jak, no niecałe, nie? No ale dobra, no 8 kilogramów, no to masz 6,5 kilograma. No i fajnie. Fajnie nam się rozpoczyna. Ale jutro ma być ładna. Miejmy nadzieję, że będą brania w dzień. Dobra. Tutaj słońce, tu tak zagrzeje z rana to. Widzimy się przy kolejnej rybce. Mam nadzieję, że jutro rano. Patrz, to wziął po tej kawy co chciałem. No i wypuszczamy rybkę. Pięknie jest, morwa, po czwartka. Sam pop-up? No. A z ilu to metrów pamiętasz? 3, 1 albo 3. Ale to środek wody, czy to jest przy brzegu gdzieś? Nie, to jest przy tej trzcina. A jak nagrywałeś to, pokazywałem te trzciny. Co mówiłem, że tak w połowie bym chciał. Idź, ziomeczku. A. Poszedł. No, no, ta żyłka idzie tutaj, ty. No, tu jest kiepsko z tą żyłką, strasznie. Pak, ta plama po tym oleju jeszcze dalej jest widoczna, widzisz? Już tak rozmyta, ale... I co, ciśnienie spada. Woda 11 stopni. A rybki biorą.
przy spadającym ciśnieniu. Już dzisiaj mamy poniżej 1000. Podbieraka wyciągnąć. Kamera, podbierak. Czekaj, przytrzymaj. Dobra, już tu nas wezmę. Ładny. No, nowy odpowiedź jeszcze. Ja mam też wiem. Jakieś ma tu po boku. No, pokaż go. Siema. Mamy już sobotę, ostatnia doba naszego wypadu. Jak widać, jesień w pełni. Drzewa przez te wiatry to już zgubiły połowę liści. Tutaj przyjechaliśmy, to jeszcze miały wszystkie liście. Teraz już naprawdę klimat jest czysto jesienny. Dzisiaj pogoda znowu, wczoraj, no już generalnie to jest trzeci dzień takiej pogody. Dzisiaj jest już najlżej, ale też na przemian jest deszcz, słońce, grad nawet dzisiaj padał. Także pogoda nie jest za ciekawa. Wczoraj nic nie mieliśmy. Dzisiaj Konrad miał to jedno branie, ale też nie wiadomo. I co tu mogę wam powiedzieć, zobaczcie. Tutaj jest ta miejscówka, tylko wieje, nie wiem czy będzie mnie słychać. Dobrze. O, Konrad tutaj kładzie pod tym drzewkiem. To już jest, to wcześniej wam pokazywałem. I generalnie spod tego drzewa ryby wyjeżdżały w dzień mu tutaj zawsze. W nocy nie miał tutaj brania spod tego drzewa. Z kolei na... Tutaj on miał na 2 metrach i na 5 też. Generalnie rybki jakie złowiliśmy, to złowiliśmy tutaj na... Właśnie od tych 2 do 5, przestrzał cały. Tak naprawdę ciśnienie spadało, łowiliśmy ryby. Teraz ciśnienie idzie do góry, ryb nie łowimy. Nie wiem, dzisiaj widzieliśmy jakieś, no ale to takie małe bąble były gdzieś tam na środku wody, na 5,5 metra. Jeden zestaw tam położyłem. Ja mam pod tymi trzcinami tam, które widzicie teraz. No i ja z kolei stamtąd miałem w nocy ryby. Tu i pod tym drzewem takim, pod tą brzozą, co widzicie tutaj w wodzie zatopiona na drugim brzegu tam, to stąd też, i też miałem w nocy stąd ryby. Także z tamtych miejsc miałem w nocy, tutaj Konrad miał w dzień. No i co, na razie tak to wygląda. No liczymy, że jeszcze może jakąś rybkę złowimy. No
fajnie by było powyżej 10 kilo, żeby ta rybka wpadła. Pokażę wam jeszcze miejscówkę zaraz. Kawałek jeziorka trochę dalej od nas. Zobaczycie, wiosenne stanowisko tutaj jest, tak się nazywa. Tam jest, tędy tutaj szedłem, tam jest nasze stanowisko. Tu jest ten cypel, który też jest stanowiskiem. No tutaj idziemy na te stanowisko wiosenne. No tutaj wam powiem, że tak już się nie rozglądam przez tą przyczepę, że z tą przyczepą cały czas jeżdżę. Już tutaj byłem, ale tutaj tak to pod namiot. No może tutaj jakoś tak, może tutaj by się dało rozbić, o tutaj bardziej nawet, tylko tu jest błoto, taka glina. No, no chyba że jakiś mały namiocik tutaj nad samym brzegiem się też zmieścił. No i tak to wygląda tutaj, zobaczcie, tutaj jeziorko wygląda. I tam po drugiej stronie, teraz gdzie mam skierowaną kamerkę, o, tam jest najprawdopodobniej stanowisko jesienne z kolei, tak się nazywa. I tam macie jeszcze jedną część jeziorka. Nie wiem jak tam ze stanowiskami wygląda. No i generalnie wszystkie ryby tutaj jednak mieliśmy z tej części jakby jeziora, tak? Wywozimy już nie na swoje stanowisko. No ale z tego względu, że jesteśmy sami na wodzie, więc możemy sobie pozwolić na takie wywózki. No i dobrze, bo w przeciwnym razie nie wiem jak ten wypad by się skończył, mogłoby się skończyć 5 dób bez ryby. Patrzcie na to, siedzi jakaś ryba, ja nie wiem jaka. Czy to jest karp, czy co to jest? O, wygina ta szczytówkę, zobacz, zobacz, patrz, rolkę zaraz zrobi. Ale nie ma siły. Ale ty miałeś też takie branie tutaj, nie? No, dlaczego to będzie? To z tej samej? O, ty, to już się kłócał. Karp! Karp! To jest karp na bank. Zobaczymy. No jest, no. To już czuję, no. To nie ma pomyłki. Pogoda jest zajebista. Delikatny wiaterek. Ty patrz, gdzie on jest, a ja miałem pod tym drzewem. O. Ale jest! Jest! Będzie drink! Kurwa, jest! Głupku. Ja się muszę zapiąć. Po dwóch dobach. Z mojego miejsca. Nie, to jest te drzewo tam. No ale oddałem ci, mówiłem, że to z lewej, to do mojego. Ja robię zdjęcie sobie. O. Co to było? Powrotek nie domaga. Ładnie. Gdzie jest, a podbierak ma? Ty wziąłeś podbierak? Po krzywej ugięcia wędki strzelam 5700. Jest. Dawaj go od razu na brzeg. Daj. Blisko jest? Salto, ale kulka już się wypięła.
wypadało, żeby teraz u mnie było. Pokaż się przy sedniaczku. Jak się czujesz? Jest! A toś przycina tak, wiesz? Tak? No, to mi się wydaje. Tak chodzisz tak w zwolnionym tempie, jak gdyby trochę. Aż tutaj. Weź te liście tu wczoraj. Ale fajnie. Pomajaczowy. Dobrze, jeszcze raz. O, teraz się boi. Podaj, kurwa, on cię ugryzie. Jest siłowca. Dzięki płetponurek tam, dzięki. Podwieszony, nie będzie marudził, będzie dobrze. Opa, jak się naszerywany. Jest. Dobra. Patrzcie. Nie wiem, czy wywozić, czy nie. Czy łódka dopłynie w ogóle. Ale jest masakra. Daj kopilówki. Świeżo po rybie. Patrzcie, co się dzieje. To jest tak. My tu jesteśmy i tak osłonięci. Ale powiem wam, że jest grubo. Daniel ma rybę. Wiatrem. Ale jest! Jest rybka! Pierwsza! I nie ostatnia, mam nadzieję. Siema, siema. Patrzcie, 6.30. Kolejna wędeczka, tym razem kłęcz. Małe pop-upy. Nie wiem, czy to małe pop-upy, na pewno zmiana miejsca. Będzie spieniony czy z liściem, to trudno już nie ryć na ręce, bo mi jest zimno w ręce jak nie wiem. A masz fona? Mam. Światło. A, no teraz zapomniałem, kurde. Włączyłem? Nie. Ale żwawy jestem. A jeszcze zaczyna padać. Zobaczcie. Takie jeziorko prezentuje się z perspektywy ze stanowiska numer 1. Tam jest nasza dwójeczka. Tutaj jest jedyneczka. Trochę żałujemy, że nie stanęliśmy tutaj. Bo jednak tutaj jest słońce, tam gdzie stoimy w ogóle nie ma słońca i w przyczepie solar nie ładuje akumulatora. Mamy trochę z tym problem. Trzeba się posiłkować przetwornicą z samochodu. Tak to wygląda tutaj z jedyneczki. Też jest ładne miejsce. Też można tutaj sobie przyjechać. Latem na pewno fajnie. Tutaj jest trochę płytkiej wody. Chociaż, że tutaj, no ale tu można na tej płytki położyć. Bo tutaj nie ma dużego spadu w tą zatoczkę. Jak tutaj wchodzi, to nie ma aż takiego dużego spadu. Tutaj można sobie śmiało położyć zestaw na jakichś tam 2 metrach. Można znaleźć taką półeczkę. Bo tam ze stanowiska numer 2, no to tylko już jest od razu spad, bo są płyty same. Tutaj zresztą też z tego brzegu, ale tu już jest naturalny brzeg, więc tutaj jest już lepiej. A tutaj macie tablicę informacyjną. Z łowiska, z numerami telefonów. Dobra, idę jeszcze na cypel, pokażę wam jak wygląda cypel. Na razie.
No i dobra, już jestem na miejscu, zobaczcie, tam jest nasza przyczepka, tutaj dróżka, którą szedłem, no i zbliżamy się, o, to się nawet nazywa stanowisko cypel letni, dokładnie taką nazwę nosi. Zobaczcie, tu jest, no, ten cypel, no ale tutaj, zobaczcie, jaki tu jest brzeg, o. Aha, tam jest już płyca. Ale wieje tutaj na tym cyklu. No tu namioty to też tak naprawdę tutaj jakieś miejsce, ale jest, nie jest równo. Tutaj jest chyba najrówniejsze miejsce. Ja jeżeli bym sobie układał namiot, to tutaj bym go ułożył. Daleko od wędek, ale przynajmniej równo. No bo tutaj to, no chyba że tu jeszcze przy tych trzcinach, tu na pewno, nie? I zobaczcie, jak to wygląda. No ja gdzieś jeden zestaw mam tutaj niedaleko, na środku wody, ale bliżej tego brzegu właśnie. A drugi mam tu koło tych trzcin. O. I teraz patrzcie na kolejną część jeziorka, której od nas ze stanowiska nie widać w ogóle. No i mamy całe jeziorko, a tu jest ta wyspa taka. O, tutaj też jest ładne stanowisko te. Tutaj przy trzcinkach, tutaj jest kawał zatoczki. Całkiem nieźle to wygląda. Ale tutaj jest fajne. Można i na jedną stronę wody położyć zestaw i na drugą, ale z tego co się orientuję, to chyba na stronie jest napisane, że to stanowisko jest minimum dwie osoby. No chyba że jedna osoba przyjedzie i opłaci za dwie. O, słoneczko wyszło. Dobrze. No i tak to wygląda, to jeziorko Goplanica. Dobra, to na razie. Trzymajcie się i do rybki. Trzymaj. A już chciałem dawać post, że ostatnia noc, że jest gówno, zobaczymy. Zobaczymy, co tam jest w ogóle, no bo co, to tylko opadło i dziękuję, na razie nic nie ma, ale dawaj. Ostatnia ryba też taka sama była, nie? Wybiegaj, rób przewrót w przód. A ja wiem, co to może być. O Jezu. Nie to też? Nie, to co ostatnio. Co? Płotka. Nie o tej godzinie. Módlcie się, dwa dni bez ryby jesteśmy. Jest delia. Dobra. To jest, panowie i panie, mały popek. Wywieziony w ogóle. O, a to już jest w ogóle tutaj. Co to będzie? To już chyba jest, ale... O! Ty, ale gdzie ci poszło w lewo? Ty miałeś tam w prawo, nie? A, dobra, jest, jest kart. Jest? Jest. Ja się za... Karłowaty. Mam pewnie. A wiesz, gdzie to jest? No, one tak idą tu do brzegu. Ale ty, ja to tam wygląda. No ja mówiłem, że tam w narożniku miałeś. Tak. Ty, ty, ty. Ładnie idzie. Co ty gadasz? No. Ale dziwne, że ci ten nie opadł. On poszedł tyle. Bo one się zapatrzają. Ja już wiem. Mm.
Módlcie się, żeby to była ryba, bo dwa dni bez ryby to jest normalnie, już kurwa dzisiaj ostatnia doba. Czarne myśli, już człowiek miał zakończyć sezon, a już szykujemy jednak coś chyba. Ale rzutem na taśmę poszła wędka. Tam, gdzie nie brały na samym początku. Tam, gdzie miałeś przez 3 dni wędkę, tak. Dałeś na ostatni dzień i jest ryba. Jest strzałówka, czekaj. Podbiera, jak to wygląda, kula tu leży, od... zakurzony. Odebrać ci mało lat? Nagrywaj. Dam radę, liść nie ma. No. Powiem ci, że to największy kart będzie. Tak? No. Bo to największy kart wyjazdu. Jak będzie. No. Ładnie, ładnie. Będzie największa ryba wyjazdu. Dało, no. 4-3. Dało się. No już prawie zasypialiśmy, nie? Ale mój plan nie zadziałał na największe ryby. No. Mały popyt jednak skusił tą większą. No jest, jest, jest. Może to jest ten sum? Sum nie, ale jest ładna ryba. Będzie, moim zdaniem będzie to wielki, ale no, chyba, że jest sądzę taki wariusz, ale nie sądzę. Nie, nie. Dasz sobie zrobić zdjęcie, co? Jasne. O, o, o. Chodź, już my cię nie zjemy. My nie z tych. Z tych drugich. Tak. Co nie jedzą, tylko pierdalają. Tak, na bluzach mają catch and release, a potem zamrażarki przepełnione. No, no. Patrz. Nie mogę go wyciągnąć, nie? No dawaj, ja wejdę po niego. Weź skocz po niego. No, te łosie zaraz tu przyjdą. Jest. No. Come on. Tutaj na pierwszy. Tu zapraszam. No. Tak, tak. Jest! Mam cię, Robaczko, kurwa. Ale, o nie, no panie. Ole, no to jest... 13, nie. 14, no tak, oczywiście, że tak. Co nie wiem? No pewnie. To rozbiłeś masz. 13 na pewno. To ja już nawet nie muszę ten. Widzę, co to jest. Je! Kurwa, nie będę krzyczał gościom, żebyś ty wyposzł. Jak tam są jeszcze. Ale zajebioza. Ostatnia noc. Dobra, widzimy się na... Patrzcie. Ale jest długi. Jest długi. Piękny jest. Koleżko. Ładny. Dałeś mi frajdy. Oen, jaki on jest piękny. Długi. On nie jest gruby ten, tylko jaki długi on jest. Dobra, wyłączam ci spoty. Siema, siema. Tym razem Konrad ma rybkę. Zdani na co to jest, nie? Po tych wszystkich dniach tak naprawdę mordęgi w tej pogodzie.
bo była tragiczna pogoda. Wichury przechodziły nad całą Polską. Dwa dni, prawie trzy dni można powiedzieć, bez ryby. No i dzisiaj ta moja rybka, którą widzieliście już, i teraz Konrada. W końcu, na zakończenie, oczywiście nie będziemy wyspani na odjazd. Konrad to tam pikuś, ale ja jadę jutro autem. Dzisiaj? Z przyczepą, no dzisiaj. Ale nic, już nie raz tak było, teraz też będzie, nie? Dobrze, że tutaj jest bliżej do domu. No dobra, widzimy się przy brzegu, nie? Jest godzina druga. No i taki to kapliczek. Druga to ja nic nie, ale bo to zasnąłem. Fajny grubasek. Ładna rybka, ale ranę ma porządną. No, nawet chyba jakaś karopa jest czy coś, nie? Zdezynfokowaną ma. Pokaż panie tą rybę. Czy nada ta ryba, czy nie? O Jezu. No ładna rybka. Ale zimno, weź rób zdjęcie, bo ja... ja zaraz zapalnię. Dobra. Siema, siema. Mamy godzinę. Coś koło 8 jest rano. Zobaczcie jak ładnie dzisiaj jest. Słoneczko świeci. Jak wyjeżdżamy oczywiście. Całe 5 dni masakry pogodowej. Oczywiście już dzisiaj znowu bez ogrzewania spaliśmy. Masakra, zimno w przyczepie jak nie wiem co. Wszystko pomrożone. No teraz już słoneczko przyświeciło, to już ten, to już jest woda, ale zobaczcie. Worek do ważenia, zamrożony lód. Masakra. Stopni pokazuje tu w tym stopni? No, ale jak widzieliście, wczoraj się udało te dwie rybki wydłubać jeszcze z tej wody. No, one nie będą też już w takiej zimnej wodzie w tej porze roku jakoś żerować mega. Ale generalnie, jeżeli chodzi o jakąś zasadę, że z głębokiej wody, to tak, no mieliśmy i tu ryby i z 2 metrów, nie? Ale w sumie większość z 4, tak, nie? Ty też miałeś na 4 metrach. Tak. Ja wczoraj miałem tutaj tą rybę z 6 metrów. I też nie wiadomo, czy dobrze, że odpuściłem tą stronę. W 2 doby nie miałem ryb, a może później 2 doby tutaj bym łowił. Też nie wiadomo. Tylko taka pogoda była marna, że to nie było jak w ogóle kombinować. Tutaj te wiatry wiały. Już wędki jak były wywiezione, to już leżały i nic się nie chciało w ogóle przerzucać ani przestawiać. Deszcz, wiatr, wichury. Konrad jeszcze tutaj rano postanowił coś poprzerzucać, bo generalnie często tutaj miał w tym miejscu tak, że po wywózce, to godzina po wywózce była ryba. No zobaczymy, czy dzisiaj jeszcze też tak będzie. Ja już swoje wędki zostawiam, nic nie kombinuję. Te dwie wędki w ogóle, ta lewa i środkowa, ta pod tym drzewem i pod tamtymi trzcinami, to leżą od wczoraj, od tam jakie wywiozłem, od 10. No a ta prawa jest wczoraj wywieziona w nocy, jak ta rybka była. No i co? Jeszcze mamy z 2 godziny. 3. Może coś się urodzi.
No na razie. Siema, siema. No co, my już kończymy, zaraz się zbijamy. Skończyliśmy z winnikiem Konrad 5 ryb, ja 3 ryby. Generalnie większość ryb padła tutaj z tej części zbiornika. Ryby łowiliśmy w przedziale tak naprawdę no gdzieś koło 4-5 metrów. Wczoraj miałem z 6 metrów rybę. No i wczoraj ta ryba wpadła mi z tamtąd. Tam koło zatoczki z 6 metrów na spadzie. Większość ryb mieliśmy złowionych na małe popki. Mieliśmy położone na duże kulki, ale na duże kulki nie było jakiegoś rezultatu. No ale co, fajnie, no uważam. Pierwszy raz na tej wodzie i połowiliśmy w taką pogodę, jaką mieliśmy. A mieliśmy tak, no były wichury, deszcz, grad. Ciśnienie spadło na łeb, na szyję. Spadło poniżej 1000, gdzie było bardzo wysokie. Później znowuż, teraz już znowu podskoczyło do góry. No także coś tam się udało w tej wodzie wydłubać. Nie były to jakieś duże sztuki. Największa 12,5 kg, reszta tam w przedziale. Tak jak zresztą na filmie widzieliście. 6-7 kg. No i jedna w ogóle malutka rybka. Nie wiem, ile ona mogła ważyć. 2 kilo. Kaleka, karp? No. No i co? Nie wiem, czy to już jest zakończenie sezonu, czy nie. Bo być może jeszcze pojedziemy na jeden wypad, ale to już wszystko zależy od pogody. I tak naprawdę już dzisiaj rano był przymrozek. Nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy w ciągu najbliższych 2 tygodni. No ale na pewno nie pojedziemy już w jakieś, jak będzie jakiś deszcz czy wiatry będą zapowiadać, to na pewno nie pojedziemy już w taką pogodę. Już nas wymęczył ten wypad dosyć mocno. W tamtym roku było. My byliśmy. 13 listopad, piątek. No, byliśmy. I teraz jest 12, 13, 13 wychodzi w sobotę. No, trzeba jechać. Trzeba jechać. No to może pojedziemy. Jedziemy, no. Jedziemy. I to będzie już na pewno wtedy ostatni wypad. No i co? Już się nie będę powtarzał więcej. Zobaczcie jeszcze raz ostatni, jak teraz wygląda ta woda. Zobaczcie, co jest z liśćmi na drzewach. Jak przyjeżdżaliśmy, jak przyjechaliśmy, to było ich dużo więcej po tych wichurach. Trochę się drzewka pozbyły liści. To dość mocno. No i co, na razie, jak się podobał odcinek, to subskrybujcie kanał i do zobaczenia na jeszcze ostatnim wypadzie. Najprawdopodobniej będzie to krążne, jak będzie jakieś miejsce wolne. Trzymajcie się.